Słuchajcie, podczas poprzedniego wyjazdu na Giro e, miałem takie swoje karo diario, teraz nie mam karo diario, teraz tu jestem zupełnie w gości. Bez żadnych obowiązków, tak naprawdę, powiedziano mi, kiedy dostałem to zaproszenie od nawet Sporta i Verona, jedź i baw się. No i rzeczywiście, tak jest. Tutaj też mam się po prostu dobrze bawić, mam zero obowiązków, nawet nie mam akredytacji to wszystko jakaś taka, dostaję takie pasy w telefonie, że po prostu pokazuje i mogę wejść do stref tych na starcie i, i na mecie. Są te strefy, które się bardzo ładnie nazywają, Puccini, Caravaggio. Bardzo ładne nazwy tych stref. I w, no tak, ten dzień zaczął się przede wszystkim od spojrzenia w okno, bo już wczoraj wieczorem czułem, że, że niewiele będzie widać. I rzeczywiście mieszkaliśmy bardzo ładnie nad jeziorem, natomiast no, no nie było widać. Tak no, na, naprawdę nic. Później to się troszeczkę przejaśniło. Gdzieś tam kawałek tego jeziora zobaczyłem, ale pomyślałem sobie od razu, jak się czują kolarze. Kiedy oni się budzą, patrzą za okno, no i widzą, że po prostu kolejny dzień w tak koszmarnych warunkach. Więc nie zazdrościłem im. Później e, pojechałem na start, usiadłem, ciągle lało, ta atmosfera na starcie, no, no taka wiecie, no, starają się, gdzieś tam cały czas coś się dzieje na scenie, są e, tancerze, jest muzyka, e, są spikerzy, są spikerki, ale, ale no to wszystko ci ludzie pod parasolami, wszyscy wychłodzeni, e, kolarze już też tak niechętnie nawet tą listę startową przyjeżdżają podpisać, bo nie chce się im wychodzić z autokarów, więc naprawdę ta pogoda była kiepska, do tego... No, kiedy zajrzałem w telefon, zobaczyłem wiadomość o śmierci Arturo e, Gravalosa, tego młodego 25-letniego kolarza. Yy, który niestety przegrał walkę z nowotworem, to jemu Dawid Bajs, bo przecież obaj byli koleżami Eolo Cometa, dedykował swoje zwycięstwo na tegorocznym Giron, ale niestety dziś przyszła smutna wiadomość yy, i też po to dziś atakował troszkę Fortunato, on też wierzył w to, że może dla swojego kolegi, że może swojemu koledze coś jeszcze też on zadedykować. Yy, mm, no i później co? Później te wiadomości, te rozmowy, będzie skrócony, nie będzie skrócony, wiadomo było, że nie będzie Chimacopi, wiadomo było, że Gran San Bernardo będzie przejechane tunelem, ale no później się okazało, że tego Gran San Bernardo w ogóle nie będzie, więc dostaliśmy nową mapkę, dostaliśmy nowy profil, no i ruszyliśmy, ruszyliśmy, jechaliśmy dzisiaj przed kolumną, dojechaliśmy do tego tunelu na Gran San Bernardo i okazało się, że rzeczywiście, słuchajcie, te ostatnie kilometry na dojeździe do tunelu, a przecież kolarze pierwotnie mieli jechać jeszcze dużo wyżej, Wjechaliśmy w chmury. Wjechaliśmy w chmury, było zimno, padał deszcz i widoczność momentami zerowa. Więc, no dobrze, dobrze, że odwołano, bo wyobraźcie sobie, jak oni jeszcze mieli tam wyżej jechać, a później zjeżdżać w praktycznie zerowej widoczności. Byłoby to bardzo niebezpieczne. No więc pojechaliśmy tym tunelem, wjechaliśmy do Szwajcarii. Po drugiej stronie tunelu, zupełnie inna bajka. Bardzo ładnie, no bez przesady, niesłonecznie, nie, nie chmur, chmury były, ale nie padało było całkiem ciepło. E, piękne winnice po jednej i po drugiej stronie, rzeczywiście bardzo, bardzo piękny rejon. No i pojechaliśmy. Pojechaliśmy na Krans Spontane, dojechaliśmy. Tam Franceska, która e, się nami opiekowała, zawiozła nas oczywiście najpierw do tej przyczepy, takiej dużej, pomarańczowej, e, na Met sporta. Jeszcze wcześniej rozmawialiśmy z ludźmi, którzy rozkładają te, te dmuchane, takie e, duże bidony przy, przy trasie, które, które widać. Tam sobie pogadaliśmy chwilę, zobaczyliśmy, jak to wygląda, zrobiliśmy sobie parę zdjęć no i co? I razem z Marcinem oczywiście. Na metę. Poszliśmy na metę, podeszliśmy ten ostatni, ostatni podjazd, ostatni kilometr, tym razem strefa Caravaggio. E, usiedliśmy sobie w tej strefie Caravaggio e, i co? I cieszyliśmy się, tak jak, tak jak to właśnie miało być. Cieszyliśmy się tą atmosferą, cieszyliśmy się tym wyścigiem, cieszyliśmy się widokami, bo odsłoniły się te widoki tu po szwajcarskiej stronie. To Te, te, te chmury e, były coraz wyżej, w pewnym momencie nawet wyszło słońce, naprawdę pogoda na mecie. Bardzo, bardzo fajna. Yy, mnóstwo osób oczywiście, no, 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 cała, cała historia włoskiego kolarstwa, Giro Italia, yy, byli, yy, był Maurizio Fondriest, yy, był Balan yy, był Ivan Basso, zresztą Ivan Basso w ogóle było śmiesznie, bo na ostatnie kilometry yy, najpierw oglądaliśmy na takich dużych telebimach, których tam jest kilka w yy, tych strefach, ale później weszliśmy do, do, do środka, yy, to jest taki Klub, taki oszklony, tak taki jak możecie też zobaczyć na, na Tour de Poloni. E, I tam w środku na pierwszym piętrze, raz że był balkon, skąd można było oglądać, był jeszcze jeden poziom wyżej, też balkon, ale na pierwszym piętrze był na końcu monitor, gdzie leciała relacja i kto przed monitorem? No ja patrzę, a tym, kto opowiada swoim znajomym, co się dzieje na wyścigu, pokazuje tam cały czas, mówi, który kolasz mocny, który nie. E, był Ivan Basso. Iwan Basso, więc zwycięzca Giro d'Italia komentował dla nas, oczywiście po włosku, ja tak dobrze tego nie rozumiem, ale było fajnie, no było fajnie z komentarzem Iwana Basso zobaczyć sobie ostatnie kilometry e, Giro. E, ten podjazd, no, szaleństwo, kiedy atakował Pino, kiedy speaker ogłaszał, że Pino raz kolejny atakuje, to po prostu szaleństwo. Wszędzie było słychać oklaski, okrzyki e, dawaj, dawaj. Po prostu wszyscy dopingowali Tibo Pinot. No, widząc jak on jedzie, Włosi uwielbiają taką, e, taką jazdę, zresztą tu nie tylko Włosi, bo i Szwajcarzy, zresztą mnóstwo Portugalczyków, nie wiem dlaczego, czy to jest tak przy trasie całej tego rocznego Giro, będę zwracał na to uwagę, ale bardzo dużo było ci portugalskich flak, więc Almeida też miał duże wsparcie. Były australijskie flagi, były walijskie flagi, dużo było także walijskich flak, a więc wsparcie dla, e, dla G. Nie widziałem słoweńskich, właściwie słoweńskie ze dwie albo, albo trzy, a aż tak, aż tak wielu słoweńskich nie było. E, no i co? No i tak jak mówię, każda tak pino. No, to ta wrzawa się natychmiast podnosiła, jak to można powiedzieć, jak na trybunach, bo to rzeczywiście, rzeczywiście tak było. No przy trasie ta, ta, ta wrzawa była i w tych wszystkich strefach. Eee, co dojeżdżał Sepeda, to taki pomruk. Mm. I później na końcu totalne zaskoczenie. Ten Rubio, który cały etap jechał swoim tempem, cały ten podjazd, przecież oni go zrywali kilka razy, już się wydawało, że on nie ma szans, a ten Rubio. Ja myślałem, co on zrobi sepeda, szczerze mówiąc, że on dojedzie z Pino do tego ostatniego podjazdu i, i wyjdzie na tę zmianę ostatnią na metę, ale nie. Zrobił to Rubio i to była spora niespodzianka. Ten atak Fortunato, jak mówiłem, no też Iwan Bass oczywiście natychmiast zareagował, bo, no, no bo bardzo dopingował swojego kolarza. Rozmawiałem z nim chwilę później i powiedział mi, że zapytałem go, dlaczego nie jest w samochodzie. Iwan powiedział, że był wczoraj na rozmowach z jakimiś sponsorami na Sycylii. Dopiero dzisiaj dotarł na, na wyścig i od jutra już będzie w samochodzie. No, ale dziś już nie, nie wsiadał do samochodu, tylko przyjechał i po prostu e, spędził te e, kilka godzin w tym villaggio tak zwanym. Dzień pełen emocji, dzień który się jeszcze nie skończył, bo za 15 minut mamy kolację. Tak jak powiedziałem, jutro ma być klub ten tak zwany Giro di Italia, czyli samochód, który będzie nas woził w kolumnie wyścigu. No myślę, że to też będzie fajne przeżycie. Mnóstwo się dzieje i cieszę się tym. Rzeczywiście się tym cieszę, bo, bo tak sobie w pewnym momencie zrozumiałem. Tak rano oczywiście no ja nie wytrzymam. Ja nie wytrzymam. Kto ktoś śledzi moje media społecznościowe, no to widział, że rano byłem bardzo aktywny. Ja sobie e, już we Włoszech przezornie wykupiłem kartę, żeby taką 2 giga na, na, na Szwajcarię, żeby po prostu tutaj się nie podłączać do, 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 do sieci ani telefonicznej, ani internetowej, bo Poszedłbym z torbami, ale mam taką kartę, którą sobie kupiłem i bardzo się dzisiaj przydała, bo rzeczywiście mogłem na bieżąco przekazywać te wiadomości najpierw o, o przesunięciu, o skróceniu etapu, o przesunięciu startu i tak dalej, i tak dalej. Tych wiadomości było całkiem sporo, więc ja nie potrafię tak zupełnie się oderwać, ale, ale to, jest, to jest wyścig na czystą radość, to jest wyjazd na czystą radość i taką radość z tego wyścigu mam z mojego, jak wiecie, ulubionego Giro d'Italia. Dalej jestem otwarty. Zobaczę, co przyniesie dzisiejszy wieczór, zobaczę, co przyniesie jutrzejszy dzień. Eee, mam nadzieję, że to do końca. Będzie fantastyczny czas, pomimo tego, tej pogody, no bo teraz jesteśmy śpimy w Szwajcarii dzisiaj i to niebo się znowu mocno zachmurzyło. Coś nie ma, nie ma litości. Nie ma litości ta pogoda, słuchajcie, i naprawdę nie zazdroszczę kolarzom. To jest strasznie trudne. Jechać tyle dni w takiej pogodzie, zobaczcie, kolejni, chorzy teraz pedersen, no, nie sposób tego uniknąć. No, my tam siedzieliśmy, ja też w pewnym momencie zacząłem kichać, założyłem czapkę, bo po prostu wydawało się, że jest ciepło, ale no, aż tak ciepło nie było, a oni jadą jeszcze do tego w w deszczu i, i w tych niskich temperaturach nie zazdroszczę, ale zapraszam Was na moje media społecznościowe, gdzie staram się wrzucać różne, różne ciekawostki. I zapraszam Was jutro na podsumowanie kolejnego dnia, jakaś muzyka. Zaczęła grać, nie wiem co to za orkiestra, ale w każdym razie żegnam Was z muzyką szwajcarską. E, muzyką jutro już będzie znowu włoska.